trener Klinsmann przede wszystkim chce najpierw zbudować mocną defensywę, ale pewnie do tego taki egzekutor jak Krzysztof Piątek jest mu potrzebny, żeby z niewielkiej liczby sytuacji zdobywać dużą liczbę bramek i chyba na takim napastniku Klinsmannowi zależało. To nie jest klub z topu Ligi Niemieckiej, ale klub z dużym potencjałem i z ogromnymi ambicjami. Krzysztof Piątek, znamy go ze strony takiej, że jego ambicje są ogromne i myślę, że trafił w dobre miejsce. Na pewno potrwa troszkę budowa nazwiska i pozycji w zespole, ale widzimy po Krzyśku, że on raczej tam się kłaniać przed nikim nie zamierza i jest to taki Krzysztof Piątek, jakiego pamiętamy nawet z wejścia do klubów Ligi Włoskiej. To jest dziewiątka, której wielu trenerów, wiele klubów w tej chwili szuka. Trener Klinsmann ściągnął go pod odpowiedni pomysł. Zresztą wydawać tyle pieniędzy, nawet w przypadku Herty, to świadczy o tym, że bardzo na Krzysztofa Piątka liczą. I taki piłkarz w tej układance trenera Klinsmanna był mu bardzo potrzebny. Jeżeli płaci się za towar luksusowy, to towaru luksusowego wymaga się, brzydkiego porównania użyłem, tego, żeby to było coś więcej niż ci wszyscy, którzy przyszli za 10, więc to jest dla mnie uzasadnione. Ja zastanawiam się, czy mentalnie on nie był zawsze gotów na tego typu wyzwania, pamiętając go jeszcze jako bardzo młodego piłkarza rezerwowego nawet w Zagłębiu Lubin. No, imponował tym. Muszę przyznać, że pewnością siebie imponował bardzo. Mi się to w nim bardzo podoba i on na tym również buduje swoją jakość. Dla mnie Krzysztof Piątek absolutnie nie był największym problemem Milanu, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, bo wiele rzeczy dookoła Krzysztofa działo się bardzo niedobrych i bolało wszystko, patrząc na Mediolańczyków. A czy to będzie odejście Krzysztofa Piątka, będzie nagłym impulsem do tego, żeby Milan zaczął grać jak chociażby sąsiad z Zamiedzy? No myślę, że jednak nie, bo nie w Krzysztofie Piątku problemy Milanu zaczęły się i skończyły.